Cześć kochani, ja jestem Freak, a to jest Deponia. Ale kliknąłem nową grę, ale wyskoczyło mi coś takiego. A, tutorial, okej, samouczek. No ja też mam takie wrażenie, że nie potrzebuję jego. Chodzi pewnie o tą dziwną maszynę tu po prawej. Oh, come on. It won't be long. Just point the cursor at me and left-click. We'll see about that. Wygląda, jakby śmierdziały mu stopy. Znaczy, nie czuję tego, ale tak wygląda, jakby mu śmierdziały. No dobrze, chciałbym, żebyśmy na niego kliknęli. Okej, jak samouczek, zobaczmy, co tu będzie. Może coś ciekawego, może coś innowacyjnego, może coś mnie zaskoczy. No, okej, klikamy. Computer! Talk to Wenzel. You don't have to say that explicitly. Dlaczego nie? Się zajebiście z tym czuję. Why you are? You clicked on me. Smarty pants. Just tell me what's wrong with the junk press and stop wiggling your feet. It's pressing only very gently now and doesn't really squish sufficiently. Hey, every idiot can see that. Well, why don't you present the tutorial then? Okay, piece of cake. But first, I'll explain jak sprawdzić obiekt? How to look at an object. I know that. I see. And how? I point my cursor at it and right-click when I see the eye icon. Brzmi logicznie. Well, the theory is easy, but how about the actual practice? Hey, this is your tutorial. You're a cop-out. But be that as it may, I'll demonstrate. Do you see that little thingy on the floor over there? I will now use the tongue icon. Ikony języka? Serio? Jeśli ja bym na to najechał kursorem i to by była ikona języka, to prawdopodobnie bym nie kliknął, bo bym zbyt bał się o to, jaką animację mogę zobaczyć. No ale dobra, zobaczmy, co tutaj będzie ciekawego się stanie. What's that? It's a cathode plunger. Thanks for the input, Wenzel, but I recognize a hydro clamp duplexer when I see one. Too bad I can only look at it. A duplexer like that could be useful. You can pick it up. You just have to point your cursor at it so the hand icon appears. If you left-click now, you'll pick it up. There has to be an easier way. Easier way. You say so. Łatwiejsza droga. Dobra, spróbujmy to podnieść, to cacuszko. Okay. I've picked up the duplexer, but what am I supposed to do with it now? You put it into your inventory. That's where all the items go. You've picked up that object. Now you can open your inventory by using your mouse wheel. Hey, there it is. Correct. This is your inventory. Yeah, I knew that. It's where you can see what you're carrying around. You still know how to do that, don't you? Oczywiście, że dobra. Teraz weźmy przedmiot A i połączymy go z przedmiotem B i zobaczymy, co się stanie. Look, Wenzel, I'm almost done. Impressive. Wow, kto by się tego spodziewał? No ja nie mogę, co za innowacyjne rozwiązania technologiczne. Look, Wenzel, I'm almost... Dobrze, użyjmy teraz tego tutaj, wnioskując po... A może tutaj? I believe this belongs somewhere else. I just wanted to see if you're paying attention. Ta, jasne, if you're paying attention. Zwalaj im teraz winę na niego, chłopie, dobra. Tu jest wielka czarna dziura, więc to chyba tutaj musimy umieścić. Huh, it fits. Now you have to... Hey, you don't have to spoon feed me. I'll manage the rest. Nasza postać jest troszeczkę arogancka, ale to dobrze, będzie fajnie, będzie dużo przyjemniej się oglądało, jak będzie dostawała kopa od losu. Dobrze, wciśnijmy teraz ten guzik i zakończymy tutorial. Rufus, there's one more thing. I told you I'd manage without your help. Now, all I have to do is press this button here, and right away... Ooh, ała. Oh, how I love tutorials. No i teraz chyba zaczyna się właściwa gra. O, miód dla moich uszu. Ta piosenka brzmi zajebiście. Słowo daje. Jeszcze dzisiaj biorę gitarę, wyjmuję filmuję i próbuję tego się nauczyć grać. Po prostu krótkie, bo krótkie, ale no kurde, pada w ucho, musicie sami przyznać. Śmieci. Śmieci. I jeszcze więcej śmieci. Filozoficzne podejście do życia, serio. Oh my bad. That was junk too. Jaki już zrezygnowany. Well, that does it. I need to leave this dump. Fortunately, this time my plan is foolproof. This time everything will work out. Jasne. Where did I put my list? Heck, I really have to get away from this junkyard. Dobra. Przejmujemy kontrolę nad postacią. Na początku zajrzymy do tej walizki. Ah, there's my list. Let's see. Seems like I've packed almost everything I need. All I need now are some provisions. The toothbrush, a pair of socks, and a bolt cutter. Czyli rzeczy, których każdy poszukiwacz przygód potrzebuje. Guess I must have had a reason to put it on the list. Tak, jasne. No tak czy inaczej, dobrze, mamy tu listę. Walizkę możemy zamknąć. I co my teraz tutaj mamy po kolei? O, zobaczę, może coś przez teleskop uda nam się zobaczyć. O, co ty tam zobaczyłeś, chłopie? Nah, like always, there's only junk on TV. TV. No okej, dobra. O, jakieś ciekawe plany, rzućmy okiem. My old escape plans. Some of them weren't half bad. Escape plans, chłopie, gdzie ty jesteś? Dobra. The oil is rancid. I could use it for hair wax. The best thing about it is the can. O, olej silnikowy jako, jeśli dobrze zrozumiałem, żel do włosów? Boże. Okej, weźmy w takim razie. Na pewno nam się przyda mały miotacz ognia. Mhm. A tutaj to ciekawego mamy. O. Okej. Oh, my father left me. Besides alone was this stupid wooden trunk. Then he left Deponia without me. Czy dziwisz mu się? Tak serio? Dobrze, tutaj już chyba wszystko na tym piętrze mamy, co mogliśmy mieć zobaczyć. A nie, tutaj jeszcze, może coś pod poduszką będzie. Skarpetka. O, chłopie, ale weźmy ją. Może się przyda do tworzenia jakiejś, nie wiem, broni chemicznej. Chodźmy teraz na dół. O, szczoteczka do zębów. O! Jeśli twoja własna szczoteczka zaczyna od brudu żyć własnym życiem, to wiedz, że coś się dzieje. Dobrze, otwórzmy szafkę, zanim tam pójdziemy na dół. O, i mamy nożyce. Pięknie. A co to jest? Dam radę to wziąć? Okej, nigdy nie wiadomo, co się nam przyda. O, to jakaś karteczka jest. Another note from Tony. What's she complaining about now? Tony, jakaś dziewczyna, tak? Will you please clean the bathroom for once? Yeah, right. In her dream. Widać, że w tym domu panuje równy podział obowiązków. Dobrze, zobaczmy, co tutaj w tej toalecie jest ciekawego. Nic ciekawego. Okej, zamknijmy to. I spróbujmy tutaj... Okej. Dam radę tu się dostać? Jakoś sięgnąć po to? Come on, brushy, brushy, brushy. Come to papa. Oh, crap. I need a better plan to catch it. Dobrze, zaraz nad czymś pomyślimy, ale najpierw zobaczmy tutaj i resztę rzeczy sprawdźmy. Locked. Tony must have the key. Okej, a tu co mam tu ciekawego? Wow! Wow, what's that? Gilotyna? Serio? A guillotine, so I won't enter her room? Whoa, that girl has issues. I honestly wonder why we were ever together at all. Zobaczmy tutaj, co na tej notce pisze. Stay out of my room. You have no business in there anymore. Who does Tony think she is? I've got better things to do than rummage through her drawers. Chłopie, właśnie próbowaliśmy tam się włamać, więc... Jakie to są jeszcze wejścia tutaj? A tu będzie jakieś zejście na dół, ale tutaj... A, behind Tony House. Okej, zobaczmy co tu będzie. Aha, musimy się spakować najpierw. To chodźmy tutaj na dół. Boże, ile tych karteczek różnych. Dobra, to po kolei. Wszystko wszyściuteńko. O. Trzeba by napalić. Ale to za chwilę. Dobrze, co tu jeszcze mam? O, jakaś karteczka. You're not supposed to eat on the sofa. I keep finding leftovers in it. Chłopie. Well, isn't that a good thing? Co, na później sobie zostawiasz? Do the dishes already. They won't do themselves. Oh yeah. Well, I'll take that chance. Okej, a co to jest za guzik? I don't see why I of all people should do the dishes. I mean, Tony has much more experience with it. O Boże. Kobieta do garów, tak? Okej. Serio? Macie problemy z kanalizacją. Dobra, kolejna karteczka na lodówce. You scoffed all the food yet again, and I keep finding your crap in the fridge. What the hell's wrong with you? Huh? I don't understand the question. O Boże. Okej, otwórzmy tą lodówkę, boję się co tam jest. Serio? Dobra, masz już komplet. Teraz pomyślmy tutaj, co możemy ciekawego zrobić. Spróbujmy... Well, those are two socks, all right, but I need a pair. I don't want to show up in Elysium dressed like an idiot. Chłopie, to raczej już troszeczkę za późno. Adding oil to the flames is not part of my escape plan, but it's an integral part of plan B. O Boże. Teraz rzućmy okiem na tą listę. Szczoteczka do zębów tam się chowa. Skarpetki nie do końca mamy. Provisions. All I need now are some provisions. Dobra. All that's missing is a bolt. Dobra, okej. Co my teraz tu możemy zrobić z tymi wszystkimi rzeczami? Nope, it doesn't. Been there, done that. Been there, done that. Okej. O! I co my tu mamy teraz? Mi się wydaje, że to trzeba by tutaj postawić. Dobrze. Mamy już coś ten. I teraz co, miotacz ognia na kuchenkę? Okej, brzmi to jak dobry argument. Może ten olej tam rzućmy. Okej, już to słyszeliśmy. Czy mamy coś, co się dobrze pali? O! Bunch of notes. Okej. O. O, podoba mi się ta gra, podoba mi się. Pięknie. I teraz może od razu skarpetki wybierzemy, da radę? I may not be an expert, but I'm sure I need a hot wash. Okej, i od razu drugą do pary. I may not be an expert, but I'm sure I need a hot wash. Okej, co tu jeszcze mamy? Widelec też możemy od razu rzucić. Niech się umyje, zdezynfekuje. Aha, czyli nie tędy droga. Dobra, to w takim razie... O, tu jest jakiś płaszcz jeszcze, może w nim coś ciekawego będzie. Kolejna skarpetka. I też... I znowu inny kolor. Dobra, ale rzućmy ją. W lodówce coś jeszcze jest? Czy już nie pamiętam? Nie, dobra. Okej, spoko, dobra. Chodźmy teraz sobie poradzić z panem skarpetką. Może widelcem go wygrzebiemy. A panu sztuteczka do zębów? Dobra, to może nożycami. Nope. The corner once was a good hiding place, but that's the first place Tony will look. Okej. Może this would make a fabulous all-round tool. Okej, nie to było moją intencją. Who needs fabulous all-round tools anyway? Nie wiem, Tarik? That's for amateurs. Ale zostawmy to, spróbujmy, może podpalimy. Nope. The corner, but that's the Okej, dobra. Na razie tutaj nic nie mogę zrobić z tym, chyba. Więc chodźmy tutaj, zdejmijmy ten garnek tutaj, naczynia powinny się umyć. And Tony keeps complaining that I don't do enough housework. Ouch! Damn it, that's hot! Co ty nie powiesz? A bolt cutter is a pretty useless gadget if you think about it. Okej, to po co on ci do podróży w takim razie? Wow, look at that! The sock changed color. Who would have thought it? But where's the other one? Oh, clear case of sacrificial color mixing. A, biedactwo. Teraz dobra, jak to zdjąć stąd? Okej, mamy parę skarpetek, zajebiście. Seems there are still some wasabi peas in there. Wasabi? Without something to put them into, I'm not collecting them. Okej, if you say so. Zobaczmy, czy możemy wyjść, może na zewnątrz coś ciekawego znajdziemy. O Boże, chłopie, już brakuje nam chyba tylko tej durnej szczoteczki do zębów. Tylko ja nie mam w ogóle pojęcia, jak się za nią zabrać. Pomyślmy. Co my tu jeszcze mamy? The handle is missing, and I can't get. It can't be opened since the handle's gone. Tony was pissed. I mean, the device was. A może spróbujemy to podważyć? Not. Although I can reach inside the crack, I don't have enough leverage. Może to spalimy po prostu. I'll never be able to open it with that. A kto mówi, że masz to otwierać? Spalić, spalić. Albo olej, to będzie śliskie. O, na przykład. Okej, mamy teraz co? Pusty słoik, tak? Nie wiem, spróbujmy na tym go użyć, może coś ciekawego się stanie. The drinking water is so brackish. That things get cleaner by not washing them. O Boże. Hey, this still needs some oil. Damn. Hey, this damn. Dobra, chodźmy na razie stąd. Na górę, może tam coś ciekawego znajdziemy jeszcze. Co to jest? Boże, też jakaś mazia. Może co oni tutaj mają? Luckily, I'm a gifted lot. Damn, that would have been a piece of cake with the right tool. Ta łatwo powiedzieć. Tylko ja tu niczego takiego nie mam niestety. Dobra, wiecie co? Chodźmy na górę, po prostu. Do pokoju Rufusa. I've given up. I don't even want to know what's in there. O Jezu, chłopie, marudzisz, przesadzasz. Mamy plany, naszą walizeczkę kochaną. All I need now are some provisions. The bolt cutter for whatever reason, the toothbrush, a pair of socks, and that's it. To prawie wszystko mamy, o tyle dobrze. Tylko że to, czego nie mamy, nie mam pojęcia jak zdobyć. Pewnie tutaj są te leki, tylko żeby to otworzyć, muszę mieć odpowiednie narzędzie. Tych rzeczy, co mi zostało... Raczej nie bardzo. Muszę ten garnek jakoś z gazu zdjąć w końcu. A bolt cutter is a pretty useless... A bolt cutter... Okej. Co tu jeszcze jest, w czym nie wchodziłem w interakcję? A może? I don't have the It already has damn fire. I don't have to can that. Ta durna sztuczeczka do zębów. Jak tam się dostać? Yeah, just you wait. Just you wait. Well, I think that's all. Should be enough. Nie, do tego zlewu lepiej nie podchodzić. Tutaj niczego więcej do interakcji nie ma. Żeby tą kuchenkę można było jakoś ręcznie wyłączyć, nie wiem. No niestety, chyba tam to będzie się już gotowało. Żeby to podnieść, trzeba by to jakoś podważyć. Dobra, spróbujmy... No, a, myślałem, że może gilotynę da radę przejść. Ah, the first aid kit. It saved my life several times, but since the time I tried to build a shrapnel-propelled jet, there's no band-aid left. The only thing in there now is Tony's tranquilizer. To po co my się tam dostać chcemy? Boże, co tam jest? Luckily, I'm a gifted lockpicker. Damn, that would have been a piece of cake with the rock. Tak, już znamy tą historię. Nie, może coś w łazience spróbujmy zdziałać. Nie, tu nie ma nic w ogóle do interakcji. Dobrze, kochani, myślę, że na dzisiaj to by było na tyle. Widzieliście tutorial, dosyć zabawny według mnie. Początek gry, gdzie zbieramy pierwsze przedmioty. A momencik, może... Dobra, nie będę dłużej was tutaj męczył. Jak mówiłem, widzieliśmy tutaj tutorial, początek gry, gdzie zbieramy pierwsze przedmioty, trochę zabawnych tekstów. Według mnie gra z całą pewnością jest warta uwagi i na pewno przejdę ją od początku do końca. Więc lajkujcie, dislajkujcie, komentujcie, a ja sobie tutaj troszeczkę dłużej pokombinuję, spróbuję dojść co i jak. I na kolejny odcinek kapitalnego grania zapraszam was na mój kanał już jutro. Na razie, pa pa!